Cześć. Dzisiaj trochę na luzie. Węzełki, ale taką sztuczkę, dwie w zasadzie chciałem Wam pokazać, którą często wykorzystuję na czarterach, zwłaszcza jak pływają młodzi, najmłodsi z nami, chociaż starszym też się podoba i zdarzyło mi się na jedną z tych sztuczek parę kolejek w tawernie na koszt, że tak powiem, kursanta zaliczyć. Sztuczka polega na zawiązaniu zwykłego węzła, supła tak zwanego, ale nie w taki najprostszy sposób, jak każdy potrafi, tylko bez puszczania końców liny z ręki. No i oczywiście można robić tą sztuczkę metodą telewizyjną, ale wiemy, że telewizja kłamie. O, na przykład robimy sobie, patrzcie, w ten sposób, mówię hokus pokus. O, i nie dość, że mam innego koloru linki, zawiązany podwójny węzeł, także czary mary, nie o to chodzi. Poproszę tutaj pomocnika z zakadru o moją linkę. Pokażę Wam prawdziwe dwie sztuczki, bo generalnie teoretycznie no nie da się zawiązać tego bez puszczania końców liny z ręki. No bo zobaczcie, jedno musi przejść przez drugie, linka, przez oczko. Jest jedna metoda, nazwijmy ją nieoszukańcza, i wygląda tak, że muszę się po prostu do niej odpowiednio zabrać. Muszę sobie, linka sobie leży, położyłem sobie końce, żebym miał tutaj pod ręką, żebyście widzieli. Muszę sobie założyć ręce tak jak takiej pozycji zamkniętej, czy jak ona się nazywa. Jeden koniec liny ręki złapię tu, drugi tu. Cyk. Cyk. I tu bez żadnego oszustwa telewizji. Proszę bardzo. Zawiązałem bez puszczania końców z liny z ręki supeł. Ale na tą sztuczkę nie udało mi się nigdy w tawernie nic, że tak powiem, zarobić. Pokażę Wam inny, fajniejszy sposób. Sztuczka numer dwa, lepsza. Bierzemy, zobaczcie sobie linkę, łapiemy dwie końce liny. Tutaj może poza kadr wychodzić dół liny, ale tutaj nie ma żadnego, telewizja kłamie. Ja Wam pokażę najpierw, jak ja to robię, żeby oczywiście zbudować napięcie i żeby móc zarobić coś tam w tej tawernie, albo po prostu sprawić młodzieży radość, bo na młodzieży i dzieciakach nigdy nie zarabiałem, tylko na rodzicach. Zobaczcie. Trzymam. Robię sobie wokół ręki. Zaraz to wszystko pokażę. Przekładam sobie tutaj. Naciągam. Dostaję mi, o, taki układ. Proszę sobie zobaczyć. No i co? No jak to w czarach, trzeba jakiś hokus pokus, czary mary powiedzieć. Proszę bardzo. I supełek wychodzi. Tak? Pokażemy może, jak się składa to, że tak powiem, w tej ręce, bo to tutaj ten układ jest ważny. Trochę się obrócę, przestawimy kamerę. Sekundka. No dobra. No teraz najważniejsza ta rzecz. Kładziemy sobie, zobaczcie, mamy linkę. Kładziemy ją sobie na rękę. Z tyłu ręki i teraz tą końcówką musimy podebrać tę linkę, tak? Czyli zobaczcie, cyk, od spodu. Ja tutaj puszczam nie dlatego, że coś przekładam, tylko o, bez przekładania staram się przełożyć w ten sposób. I mamy taką pozycję, tak? I teraz trzeba to, hops, zrzucić i zostaje supełek. No i pokazujecie, jak to zrobić, i ktoś bierze i robi, i plącze. Zrzuca i nie wychodzi, i zaczyna się irytować. No można mu powiedzieć, żeby jakiś hokus pokus powiedział, dmuchał na tą linkę. No i nie wychodzi, i nie wychodzi, nie wychodzi, nie wychodzi. No i tu jest ten moment, żeby właśnie pokazać, na czym cała ta sztuczka polega. Pokażemy teraz zbliżenie na moje ręce i zwróćcie na te parę rzeczy uwagę, jak to się powinno robić, żeby było dobrze. No dobra. I przeważnie właśnie kończy się tym, że ktoś zrzuca, nie wychodzi ten supełek, nie wychodzi. Słuchajcie, robimy wszystko tak, jak pokazywałem, czyli w ten sposób. Tylko zobaczcie, diabeł tkwi w szczegółach. Trzymamy nie całymi dłońmi, rękoma, tylko trzema palcami. To jest ważne. Układam sobie tak, tu robię blisko, zanim zaczniecie zarabiać na tym w tawernie, to poćwiczcie. Tu musi być bardzo blisko
I teraz poproszę zbliżenie na prawą rękę. Zobaczcie, co ja robię. Ja muszę puścić, bo inaczej nie wyjdzie mi ten supłek. Robię teraz pomału. Tymi palcami dociskam, tymi puszczam linkę. I musi mi wyjść supełek. Proste i zabawne, co? No mnie to bawi. Przeważnie jak właśnie ktoś razem ze mną robi i mu nie wychodzi, a mi wychodzi. Oczywiście, żeby budować atmosferę, najpierw każę mu patrzeć przy tym układzie, pokazuję dokładnie, przecież tu nie ma żadnej tajemnicy. Mówię wręcz, patrz na moją prawą rękę. Wtedy wszyscy nie wiedzieli, czemu patrzą na lewą, nie wierzą. No i generalnie ten supeł wychodzi. I tak jak wam pokazywałem, poćwiczcie najpierw, zanim zaczniecie się w to bawić, czy to z załogantami, czy z dziećmi, czy z czymkolwiek. Bo widz polega na tym, żeby to było ciasno zrobione, żebym tutaj właśnie, jak sobie przekładam, żeby ta końcówka liny najlepiej, że została mi w dłoni i wtedy wychodzi supeł. Jak wam się podobał film, no to zostawcie komentarz, zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A jak się podoba seria, podobają się te dwie sztuczki, to może jest temat, żeby zrobić serię całą ze sztuczkami różnymi z liną. Troszeczkę ich jeszcze znam. Do zobaczenia na wodzie. Dzięki za uwagę. Cześć.